prowadzący pod nieobecność Piotra Jaroszka zespół w dzisiejszym spotkaniu Szymon Niemczyk. Jedno krótkie, ale chyba dosadne pytanie. Ile w sobotniej porażce z MKS-em Kluczbork było wkładu energetycznego poniesionego w środę z Concordią Elbląg? No sądząc po końcowym rezultacie, to można by było przypuszczać, że te ubytki były spore, aczkolwiek końcówka meczu, może nie końcówka, ale od wyniku 0-2 wydawać by się mogło, że drużyna tych sił ma całkiem sporo. Nagle zaczęliśmy bardzo żywiołowo przeprowadzać akcje, próbować nawiązać, próbować strzelić bramkę kontaktową. No i ta bramka na 0-3 no to już totalnie podcięła skrzydła drużynie, co było chyba widoczne. Wydaje mi się, że zrobiliśmy wszystko, żeby strzelić bramkę kontaktową w miarę szybko. Ta sztuka się nie udała, no, a też w kontekście meczu środowego no to parę zmian w wyjściowej jedenastce było. Bo właśnie obawialiśmy się, że drużyna, wystawiając tą stałą jedenastkę, możemy się natknąć na problem właśnie ze strony motoryki. No jak widać, te roszady nie dały spodziewanego rezultatu. Spotkanie z MKS-em Kluczbork trudne. Tego się można było spodziewać. Po przebiegu meczu i rezultacie trudno było się jednak spodziewać takiej porażki. No cóż mogę powiedzieć, no, jedyne co, to na pewno nie zasłużyliśmy na przegraną w tym meczu. Niestety, jak będziemy popełniać takie błędy, no to nie będziemy wygrywać i tyle. Pierwsze trzy kwadranse nie zwiastowały takiego obrotu spraw. Byliście stroną aktywniejszą, bardziej ofensywnie nastawioną, brakowało kropki na D. No, byliśmy lepiej nastawieni na ten mecz, byliśmy na pewno zmotywowani, żeby wygrać ten mecz, żeby w końcu się przełamać. No ale za dużo niedokładności jest w naszej grze niestety i to skutkuje niestety niedokładność, błędy własne. Niestety nie możemy strzelać bramek. Dawno niewidziany w Bielsku-Białej trener Jan Furlepa, dziś prowadzący MKS Kluczbork. Pisząc zapowiedź tego spotkania, wyrażałem taką cichą nadzieję, że może gdzieś uleciał ten patent, który miał Jan Furlepa prowadząc opolską Odrę, patent na Bielszczan. A tymczasem? Seria trwa. Ciężki mecz. Naprawdę ciężki mecz, bo w pierwszej połowie graliśmy od 15 minuty piach. Trzeba to przyznać i no szczęście, że drużyna rekordu tego nie wykorzystała, tej naszej słabej gry. Całego zespołu trzeba powiedzieć. Po męskiej rozmowie w szatni wyszedł zespół i zaczął walczyć. No i muszę powiedzieć, że efektem tego było trzy bramki i tutaj szkoda tej straconej bramki, ale tą bramkę biorę na siebie, bo ja kazałem tą piłkę zagrać do bramkarza i z tego zrobił się zalążek bramki, ale najważniejsze w naszej sytuacji są punkty i myślę, że to będzie taki odskocznia, bo wszyscy mamy jeden cel, żeby ta drużyna się utrzymała, ale jeżeli będziemy tak walczyć jak w drugiej połowie, no to powinno być dobrze. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.